Trwa spór o podwyżki wody, są oskarżenia o kłamstwa i o ponoszenie odpowiedzialności. Artyści czerpią z natury pełnymi garściami, czyli plenerowe warsztaty w Garbatce. Mamy także dla Państwa zaproszenie na potańcówkę w Skansenie. Nie milkną echa lipcowych wzrostów cen wody w Radomiu i w kilku gminach ościennych. Przypomnijmy, że wiosną zgodnie z nowymi przepisami wodociągi miejskie złożyły wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie proponowanych nowych stawek. Ostatecznie 5 lipca nowe stawki wody weszły w życie. 13 lipca radni PiS na konferencji prasowej odpierali oskarżenia, że to Rada Miejska stoi za podwyżkami cen wody i zaapelowali do prezydenta o ich obniżenie. 16 lipca w wywiadzie radiowym prezydent powiedział, że cena wody w Polsce generalnie wzrosła i w związku z tym miasto i wodociągi są w fazie wielkich inwestycji, ale pełną odpowiedzialność za podwyżki ponoszą posłowie i narodowy operator, jakimi są Wody Polskie. W czwartek przedstawiciele Wód Polskich tak odnieśli się między innymi do wspomnianej wypowiedzi prezydenta. W kilku miastach w Polsce pojawiły się informacje wygłaszane ustami włodarzy tych miast, że to Wody Polskie podniosły stawki za wodę i że stawki za wodę i ścieki wzrosły w tych miejscowościach, bo powstał rządowy regulator, który wymusił wprowadzenie podwyżek. To jest, proszę Państwa, nie tyle mijanie się z prawdą, to jest po prostu zwykłe kłamstwo. Wody Polskie tylko weryfikują, sprawdzają i zatwierdzają. No dziwnym jest fakt, że przez ten cały czas procedowania taryfy dla Radomia, pan prezydent Radomia nie raczył ani razu wnieść jakiejkolwiek uwagi dotyczącej taryf. W piątek prezydent Witkowski tak odniósł się z kolei do roli, jaką Wody Polskie pełnią, zatwierdzając propozycje wodociągów miejskich. Co znaczy zatwierdza? To znaczy, że akceptuje bądź nie akceptuje i taką decyzję posiadamy. Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę, która obowiązuje od 5 lipca, czyli to de facto narodowy operator po zbadaniu wniosku, który złożył pan prezes Trzeciak, doszedł do wniosku, że ten poziom cen jest właściwy, że te podwyżki nie są drastyczne i zatwierdził naszą taryfę na wodę. Fakty są więc takie, że od pierwszych dni lipca woda w Radomiu jest droższa. Jak wyliczył prezydent Radomia, średnio miesięcznie każdy mieszkaniec miasta zapłaci o złotówkę więcej. Prezes spółki Wodociągi Miejskie tłumaczył podwyżki między innymi inflacją i działaniami inwestycyjnymi spółki. A między innymi ze wzrostów kosztów, na przykład energii elektrycznej, prawda, amortyzacji, zainwestowania, tak jak tutaj na tej prezentacji, my do końca realizacji tego projektu zainwestujemy tu w sieci radomskie w oczyszczalnie, w ujęcia wody ponad 700 milionów złotych, tak? No, z tych 700 milionów no, są potrzebny jest udział własny środków, które pochodzą z amortyzacji. Przypomnijmy, że po podwyżkach za metr sześcienny wody płacimy teraz 22 grosze więcej niż dotychczas, a za odbiór takiej samej ilości ścieków o 24 grosze więcej niż do tej pory. Zatwierdzone stawki mają obowiązywać przez kolejne 2 lata. Od połowy lipca w Garbatce Letnisko trwa plener rzeźbiarsko-malarski. To właśnie tutaj artyści z całego świata zrzeszają się, by wspólnie malować, rysować czy rzeźbić. To jest jeden z elementów twórczego lata w Garbatce. Twórcze lato w Garbatce to działanie, które składa się z warsztatów rzemieślniczych. To jest snycerka, witraż, garncarstwo, wiklina. Jest też pisanie ikon organizowane przez księdza Jacka, Jacka Wróbla, jezuitę, który pokazuje, tak jak to dawniej robiono, ucierano farby, sami wyrabiali, przygotowują podobrazia i elementem, etapem finalnym tego twórczego lata, tych różnych działań jest Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby. Uczestniczymy w 11. plenerze, 11. jest już tutaj szmat czasu, 11 lat i to są zmagania
z materią, jeśli chodzi o rzeźbiarzy. Malarze wychodzą w plener, dokumentują czasami fotograficznie, a później pracują w naszym szkolnym atelier. Jak twierdzą artyści, to natura stanowi dla nich prawdziwą inspirację. Mogę wyzwolić swoje jakieś wyobrażenia. Mam czas tylko na bycie z własną twórczością. Co wiadomo, w domu często jest wiele spraw, które nas rozpraszają. Poza tym no, atmosfera cała Garbatki, przyroda jest bardzo inspirująca. Ja jestem artystą, malując realistycznie i dla mnie to jest inspiracją, to właśnie te zabytkowe willy, które znajduje się w Garbatce, takie utopione w zieleni, szczególnie jak jest słońce, no, naprawdę wyjątkowo fajny pejzaż. Ponadto przyjazna atmosfera oraz malownicza okolica pozwalają artystom oderwać się od codziennych problemów. My country very crowded, too much traffic, too much people, too much tourists. Sometimes we are very, very bored. When I come here, time is stop is here, I think. And then everything is relaxed I think it's good feel. Weather is good, not hot, not cold, raining. Because Garbatka is a very beautiful village. It has a very well-equipped studio if somebody wants to work in wood. This is a very technically sound studio, I guess. So this is my second trip in Garbatka and I'm creating some artworks and enjoying weather and people and food here. Bardzo mi się tutaj podoba, zresztą myślę, że nie przyjeżdżaliśmy, a przyjeżdżamy całą rodziną tutaj z synkiem Franiem i z moim narzeczonym Timurem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z gościnności, atmosfery. Ludzie są bardzo życzliwi, mili. Panie z kuchni, cała zresztą obsługa pleneru. Zwieńczeniem pracy wszystkich artystów będzie wernisaż 11. Międzynarodowego Pleneru Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby, który odbędzie się 28 lipca o godzinie 17 właśnie w Garbatce Letnisko. Już w najbliższą niedzielę Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na potańcówkę, tradycyjnie znaną jako potańcówka pod dębem. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie w imieniu dyrekcji Muzeum Wsi Radomskiej na potańcówkę. Na pewno, nawet jeżeli pogoda nam nie będzie sprzyjała, potańcówka się odbędzie. Bo gdy spadnie deszcz, potańcówka odbędzie się w Domu Ludowym. Niedzielna impreza zaplanowana jest w godzinach 16:00-21:00. Zagrają dla Państwa dwie kapele, kapela Zdzisława Kwapińskiego z Radomia, kapela Bronisława Machla z Sienna. Warto się wybrać do radomskiego skansenu. Potańcówki na dechach od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Bilety do nabycia w kasach Muzeum Wsi Radomskiej. Zapraszamy! Poprzednim razem zachęcałem Państwa do sięgnięcia po dziełko Muratowa. On ma poważniejsze swoje prace, ale obrazy Włoch, do których zachęcałem, są jednym z bardziej znanych jego książek. I wpisujących się i podających dalej w tym cyklu pisania o Włoszech przez pisarzy zagranicznych, który rozwinął się w pełni w XX wieku, a nawet później. Dziś w ręku mam książkę Dariusza Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej. Dariusz Czaja, moim zdaniem jeden z najwybitniejszych polskich antropologów kulturowych czasów współczesnych, eseista, krytyk muzyczny, okazjonalnie, jakkolwiek swoją działalność pisarską, eseistyczną robi z wielkim wdziękiem, pełną erudycji i
Nie jest to pisarstwo naszpikowane trudnym słownictwem. Co prawda Czaja próbuje w swojej eseistyce przetłumaczyć swój model myślenia i podać go czytelnikowi, ale nie jest to przytłaczające i być może trudne myśli i złożone zjawiska przedstawia w sposób bardzo obrazowy i posługując się wieloma obrazami dostępnymi dla nas jako użytkowników kultury popularnej, czy po prostu wskazując na odwołania do codzienności. Książka Dariusza Czai Gdzieś dalej, gdzie indziej jest napisana w odpowiedzi na, przynajmniej tak to odbieram, że jest napisana w odpowiedzi na lekturę właśnie obrazów Włoch Pawła Muratowa, którą to książką autor się zachwycił. W związku z czym zupełnie tak jak pierwowzór Czai, autor tej książki, to znaczy Gdzieś dalej, gdzie indziej, wybrał się do Włoszech, aby odbyć swoistego rodzaju pielgrzymkę do źródeł kultury zachodniej, ale także nie tylko odkrywając to podłoże historyczne czy jego źródła, ale wskazując na współczesność kultury włoskiej i rozumienie tego, jak my odbieramy podróżowanie po zagranicy, jak my odczytujemy Włochy i na ile nasze odczytanie Włoch jest zgodne z obrazem, który został przedstawiony przez innych podróżników i eseistów opisujących Włochy, a literatury na ten temat powstało przed Czają bardzo wiele. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl. Prezydent miasta Radomia zaprasza na ogłoszenie zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego 2019 oraz koncert zespołu Hurt. 28 lipca, godzina 17:30. Muszla koncertowa w Parku Tadeusza Kościuszki. W sobotę w Radomiu zachmurzenie małe, będzie pogodnie i ciepło do 26 stopni Celsjusza. W niedzielę jeszcze cieplej, na niebie mało chmur, a na termometrach o dwie kreski więcej, do 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W poniedziałek niewielkie ochłodzenie, temperatura wyniesie 26 stopni, ciśnienie utrzyma się na podobnym do niedzielnego poziomie, niestety biometr nadal będzie niekorzystny.